Cześć, z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję Realme 7i. Obudowa Realme 7i jest wykonana z matowego tworzywa sztucznego, które naprawdę bardzo przyjemnie wygląda. Szczególnie, że na tyle mamy takie paski układające się jakby w strzałkę. Są także zastosowane jakby różne odcienie tego koloru srebrnego, przez co obudowa ładnie mieni się pod światło. Jeśli chodzi o poszczególne elementy smartfona, to jest dość standardowo, ponieważ w lewym górnym rogu na tyle mamy aparat złożony z trzech oczek oraz diody doświetlającej. Nieco niżej jest lekko zagłębiony skaner linii papilarnych. Mamy także logo producenta, a także kilka symboli i znaków towarowych. Na prawym boku są klawisze głośności i zasilania. Od góry nie mamy żadnych dodatków. Po lewej stronie jest tacka na karty, a od dołu mamy głośnik, mikrofon, gniazdo słuchawkowe, a także USB typu C. Na przodzie do dyspozycji mamy 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1600x720 pikseli, otoczony przyzwoicie wąskimi ramkami, chociaż ta od dołu jest nieproporcjonalnie duża. Od góry z kolei mamy wcięcie w postaci takiej kropli wody i jest tu zamontowana kamerka do selfie. A jak już mowa o aparatach, to przejdźmy do jakości zdjęć. Na tyle możemy wykonać je za pomocą trzech aparatów. Główny to 48 megapikseli z przysłoną 1.79. Mamy też szeroki kąt o rozdzielczości 8 megapikseli z przysłoną 2.25 i kątem widzenia do 119 stopni. Ostatni aparat to obiektyw makro 2-megapikselowy z przysłoną 2.4, co jest raczej takim tylko dopełnieniem, bo realnie nie wykonuje on zbyt dobrych zdjęć. Podstawowe aparaty za to wykonują przyzwoite zdjęcia, jednak z dość przeciętną szczegółowością. Szczególnie gdy przybliżymy poszczególne elementy, to widać niestety sporo poszarpanych krawędzi. Dodatkowo czasem te zdjęcia wydają się po prostu zbyt jasne, ale na szczęście przy zachowaniu w miarę naturalnych kolorów. Z kolei w szerokim kącie mamy odwrotną sytuację, ponieważ tu zdjęcia wychodzą już często zbyt ciemne. Niestety jakość tych fotografii też nie powala i ten szeroki kąt sprawdzi się raczej do podstawowych fotografii. Spektakularnych efektów niestety tu nie osiągniemy. Kamerka frontowa z kolei to jest 8 megapikseli z przysłoną 2.0, co pozwala wykonać przyzwoite selfiaki z naturalnymi, przyjemnymi kolorami oraz zaskakująco sporą szczegółowością. Powiedziałbym więc, że bardziej pozytywnie zaskakuje ten obiektyw na przodzie niż aparat na tyle. Na tyle obok tych aparatów, jak wspomniałem, mamy jeszcze skaner linii papilarnych. No trzeba przyznać, że jest on naprawdę bardzo dobry i lekkie przyłożenie palca pozwala szybko odblokować urządzenie. Nieco gorzej z szybkością jest, jeśli chodzi o sam system, ponieważ niestety nie wszystko działa tak, jak działać powinno. Pojawiają się niestety delikatne spadki płynności, czasami coś się przytnie, czasami trzeba na coś poczekać, aż się załaduje. Tak więc jest to raczej sprzęt dla użytkowników, którzy nie potrzebują najszybszego na świecie smartfona. Na szczęście cały system, czyli Android w wersji 10, jest bardzo stabilny i nie pojawiają się żadne przykre sytuacje, żeby coś się samo z siebie wyłączyło, coś jakoś mocniej przyklatkowało, czy jakiś pulpit na przykład przeładował. Tak więc no w skrócie, jeśli chodzi o płynność, jest stabilnie, ale nie ma tu zapewnionego najlepszego na świecie działania. Za taką pracę urządzenia odpowiadają podzespoły takie jak procesor MediaTek Helio G85, mamy też układ graficzny Mali G52 oraz 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Możemy ją rozbudować za pomocą kart microSD o maksymalnej pojemności do 256 GB. Te podzespoły są zasilane za pomocą akumulatora o pojemności 6000 mAh, co pozwala na osiągnięcie naprawdę rewelacyjnych wyników. Pod względem baterii ten smartfon naprawdę wymiata, jesteśmy bowiem w stanie uzyskać od 10 przez 12 do nawet 14 godzin na wyświetlaczu w zależności od intensywności użytkowania. Nawet w bardziej intensywne dni, gdy korzystałem wyłącznie z transmisji danych, mając włączonego ciągle GPS-a i rozjaśniając na maksa wyświetlacz, byłem w stanie uzyskać faktycznie jakieś 8-9 godzin, co pozwoliło na bardzo długą pracę. W jeden dzień bardzo trudno jest rozładować tego smartfona, zazwyczaj zajmowało mi to jakieś 2 do 3 dni. Gdy już energia w baterii się skończy, możemy naładować ją za pomocą ładowarki dołączonej do zestawu. Jest ona szybka, wspiera 18-watowe ładowanie, więc uzupełnianie energii też powinno być sprawne. Na koniec jeszcze krótko o funkcjach, jakie znajdziemy w systemie. Nakładka systemowa od producenta nie jest może zbytnio urozmaicona, jednak wszystkie najbardziej potrzebne rzeczy mamy oczywiście obecne. Jest więc chociażby możliwość włączenia trybu ciemnego, jest filtr światła niebieskiego. Oprócz tego możemy zamienić klawisze funkcyjne na gesty pełnoekranowe.
Jest także kilka dodatkowych gestów i ruchów, które możemy włączyć w ustawieniach. Jest to chociażby na przykład wybudzenie ekranu po podniesieniu telefonu, czy automatyczne odbieranie połączeń po przyłożeniu urządzenia do ucha. W systemie nie zabrakło też chociażby cyfrowej równowagi i kontroli rodzicielskiej. Jest także menadżer aplikacji z możliwością zablokowania niektórych programów. Ponadto mamy klonowanie aplikacji, czyli możliwość zduplikowania niektórych programów i zalogowania się w nich na osobne konta. Jest także przestrzeń gier, która nieco optymalizuje rozgrywkę. Tak więc no, jeśli chodzi o system, myślę, że jest on wystarczająco urozmaicony i do codziennego korzystania w zupełności wszystko powinno wystarczyć. Podsumowując, Realme 7i kosztuje aktualnie w okolicy 700 zł. Za tą cenę przede wszystkim otrzymujemy poprawnie działającego smartfona z rewelacyjną baterią. Oprócz tego mamy dość podstawowe aparaty. Oprócz tego mamy dobrze działające wszystkie moduły łączności, które nie tracą zasięgu ani nie gubią połączenia. Szkoda jednak, że zabrakło tu modułu NFC, przez co tym smartfonem w sklepach nie zapłacimy. Całość została zapakowana w ładną, mieniącą się pod światło obudowę i ogólnie mówiąc myślę, że za 700 zł jest to naprawdę solidna propozycja. Może nie jest to sprzęt idealny, może niektóre elementy można byłoby dopracować, jednak trzeba mieć też na uwadze ceny tego sprzętu, ponieważ jak za 700 to naprawdę bardzo dobra propozycja. Największym brakiem dla wielu osób może być właśnie brak tego NFC. No szkoda, że producent postanowił zrezygnować z tego modułu. A co Wy myślicie o Realme 7i? Czy Wy byście go kupili? Czy szukalibyście jeszcze czegoś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!